wchodzić na tego bloga. Można wprowadzić w nim psy na spacery, tak jak w Nintendox, tylko że na komputerze. A strona to http://nintendox.nintendo-europe.com Barkpark. Pokażę wam. Wchodzimy w park, ale najpierw enter. Wpisujemy swój login. Logujemy się. Chwilę czekamy. I już. Robimy park. I rysujemy trasę. Niestety na tych spacerach nie zdobywamy żadnych spotkań, tylko cały czas prezenty. Te prezenty to ikonki różnych psów. Mały piesek porusza się po mapce. I prezent to każda taka mała ikonka, tylko oczywiście inna. Zbiera się te ikonki. O, tu jest druga. No i wyprowadza się cały czas. Psy zbiera, psy i zbiera. I tak cały czas. Ale serdecznie polecam tą stronę. Są różne ikonki. Potem, gdy skończy się trasa, rysujemy znowu. I oczywiście kierujemy się w stronę domu. Jeżeli znowu zabraknie trasy, puszczamy psa. Czasami są to takie znaczki też. Puszczamy psa i on wtedy idzie trasą. Potem można, jak dojdziemy do domu, to wam pokażę. Potem można w domu sprawdzić swoje ikonki, ile ich się ich ma, jak one wyglądają. Ja mam taką. To mój piesek. Potem trzeba znowu dorysować, jak już nie ma prezentów, to wracamy do domu. Zbiera się też status psa. Tak samo jak w prawdziwym Nintendox. Potem wyświetla się wiadomość Puppy Mail. Ładuje się. A i tu można sobie wybrać stan pieska. Oczywiście stany też trzeba zbierać. Ja mam taki z serduszkami, ale mogą być różne. Nie, to trzeba czekać, aż się załaduje. No nic. Za długo nam się tu ładuje, więc tak. Ja polecam tą stronkę. Wchodźcie i sami zobaczycie sobie wszystko, obejrzycie. No, to cześć.